O tak, patrzcie jak leci. Teraz druga strona. Jeszcze troszkę. To był najzabawniejszy odcinek. Ciekawe, gdzie idzie. O matko, tak! Co się dzieje? Och, spójrz! Imprezka z zabawkami Popyt? Idziemy! Wow, ale twoje jest fajne! Ja też mam swoje. Lecimy! Mają to ochroniarza! I obowiązuje zakaz jedzenia i picia. Ale nasze słodycze! I co my zrobimy? Naprawdę chciałam pójść na tę imprezkę. Hej! Pójdziemy na nią i wniesiemy słodycze. Można wziąć swoją zabawkę w kształcie etui i włożyć tu zdjęcie z soczewką aparatu. Teraz wsypujemy skittlesy. Po jednym na każdy pęcherzyk. Przechowywanie słodyczy też jest ważne. Teraz czekolada. Rozpuszczamy i wlewamy. Pokrywamy nią wszystkie skittlesy. Ekstra! Wygląda idealnie. Stwardniała i jest gotowa. Wygląda jak zwykły telefon. Nieźle! To dopiero pomysł. Okej, idziemy. Zapraszam. Znaku nie widzi? Zakaz jedzenia i picia. Paszła mi stąd, ale już. Oto moja zabawka. Zapraszam. Takiego modelu jeszcze nie widziałem. Ciekawe. Fajny. Miłej zabawy. Zdaje się, że nikogo już nie ma. Pobawię się swoim gigantem. Wow! Ile tu zabawek, Popyt? Chodź i pomóż nam z tą dużą. Najlepsza impreza ever. Wygramy zawody w układaniu. Dajesz, dajesz. Będzie rekord. Hej, chcesz się wymienić? O, no dobra. Myślisz o tym, co ja? Czas na słodycze. Tada! Gotowe do jedzenia. Etui samo schodzi. Tak, jak czekoladka domowej roboty. Ale dobre, częstuj się. Słuchajcie, wniosłyśmy słodycze. Bierzcie i zajadajcie. Okej, zostawa przygotowana idealnie. Teraz obiad. Hej, mogę się dosiąść? Skoro musisz. Frytki są moim ulubionym daniem. Niedorzeczne. Muszę zrobić zdjęcia na Instagrama. Wow, fajnie. Ja też zrobię kilka. No tak, mam stary, niemodny telefon. Chyba zjem frytki zamiast je fotografować. Och, muszę mieć idealny kąt. Uch, nie dam rady. To na nic. Słuchaj, możesz mi pomóc? Ja? Pewnie, chętnie pomogę. Tylko wezmę twój telefon. Spróbuj nie upaćkać go tłuszczem. Och, upadł mi! Złapałam! Mało brakowało. Uff, nic nie zauważyła. O, pająk tu siedzi. Chyba mam niezły pomysł. Przyda się telefon, długopis 3D i zwykły marker. Najpierw rysujemy pierścień wokół markera. I zdejmujemy. Dobrze, ponownie bierzemy długopis i rysujemy linię do rogu. Jeszcze kilka. Zrobimy z nich pajęczynę. Pierścień cały czas trzymamy w pionie. Świetnie. Dodajemy nieco linii dla ozdoby. To będzie świetna pajęczyna. Gotowe. Pająki byłyby ze mnie dumne. Nie możemy zapomnieć o krawędziach. I odrobina brokatu. Dodatkowy błysk zawsze w cenie. Gotowe. Pierścień działa jak trzeba. Teraz na pewno nie upuszczę telefonu. Robi naprawdę niezłe zdjęcia. Dobrze, zabieram telefon. Coś ty zrobiła?
nawet fajny. Dzięki, jesteś w porządku. Nie ma za co. Jest, chyba mam nową koleżankę. Hejka, co słychać? Patrz, co mam. Co? Kiedy go kupiłaś? Dziś rano. Jest fioletowy i w ogóle fajny. Wow, nawet zazdroszczę. Też chciałabym fajny telefon. Chwila. Po co mi nowy telefon, skoro mam ładne etui? W zasadzie kilka. Więcej niż jeden. Okej. Okay. Dość imponujące. Chyba mam ich jeszcze więcej. Wprost uwielbiam nowy kolor. Zobacz, ile mam kolorowych etui. No fajne. Ale nie tak fajne jak mój fioletowy telefon. Co? Widzę, że nie mam innego wyboru. O czym ty w ogóle mówisz? Sama tego chciałaś! Wszystkie etui! Ło! Ile ty ich masz? No widzisz? Etui też są fajne. Jestem pod wrażeniem. Teraz mój telefon wygląda na wybrakowany. Ty! Mam genialny pomysł! Wezmę słomkę i zacisnę koniec prostownicą. No i proszę, jedziemy dalej. Strzykawką wleję ten płyn do słomki. Świetnie! Nie wlewam płynu do końca i zaciskam drugi koniec. Teraz biorę przezroczyste etui i pokrywam klejem ze sztyftu. Świetnie, teraz przyklejam słomkę. Przygotowałam kilka w różnych kolorach i przykleiłam wszystkie do etui. Wygląda obłędnie. Fajne etui, co? Mają nawet ruchome bąbelki. Ło! Jeszcze takiego nie widziałam. Ja i moje kolorowe etui machają. Pa, pa, na razie. No super. I znowu jej zazdroszczę. To był długi dzień. Nie ma co, idę spać. Tylko się ułożę. Przekręcę się na drugi bok. Uch, czemu to tak jasno? Staram się tu zasnąć. No, znacznie lepiej. Strasznie niewygodna ta poduszka. To bez sensu! Nagle cały świat się na mnie uwziął! Wystawię nogę. Przynajmniej się schłodzę. A co jeśli pod łóżkiem są potwory? Lepiej schowam pod kołdrę. Chyba nici z upragnionego snu. A teraz mi zimno! Super! Położę się tak. Albo tak. Nienawidzę tego łóżka! Najgorsza noc w moim życiu! Ha, co się stało? Czemu krzyczysz? Ty, jajko! Mam świetny pomysł! Zacznę od etui i gorącego kleju. Na środku narysuję okrąg. Teraz pomaluję go białym lakierem. Świetnie, poczekam aż wyschnie. W następnym kroku przyda się żółty balon. Odetnę końcówkę i włożę do środka miękką kuleczkę. O tak! Potem przykleję do etui. Mięciutkie! Wygląda jak jajko sadzone na etui. O, to takie relaksujące! Od razu lepiej i nawet spać mi się zachciało. Jajka! Uniwersalne w swojej prostocie! Banany są przepyszne! I bardzo zdrowe! Ach,
świetna kawa. Co? Nie dam rady trzymać wszystkiego na raz. To by było świetne. O wiele łatwiejsze życie. Zdrówko! Wow, coś mi przyszło do głowy. Odcisnę dłonie i banana w tej formie. Naleję do środka cementu. Jak stwardnieje, to odwrócę naczynie. Przed nami fajna część. Rozetnę formę. Jakie to przyjemne. A to co? Podrywam resztę masy szpachelką. Pomaluję ten odlew. Wybiorę róż i błękit. Chwilę poczekam, aż farba wyschnie. Oto idealny uchwyt na banana. Szybko go obiorę. Jakie to praktyczne. Sprytne, prawda? Przepyszne. Uwielbiam brokat. To odrobina blasku w moim życiu. Kto tego nie lubi? Tyle wystarczy. Teraz zaleję żywicą. To będzie takie śliczne. Cieszę się, że na to wpadłam. Ostrożnie, Sami. Przecież wiem, co robię. A ty co robisz? Tworzę sztukę. Idź sobie. Jesteś dziwna. Mniejsza z tym. Uciekam stąd. O! Nie! Pomocy! Atakują mnie cukierki! Ach, mam już dość jazdy na deskorolce! Tak, najwyższy czas zrezygnować. Patrz, co się stało! Zepsułaś! Chyba, że... coś mi świta. Wytnę odpowiednią formę z gumy. Zaleję ją żywicą epoksydową. Powierzchnia powinna być czysta i równa. Trzeba uniknąć drobinek w żywicy. Wylewamy równą, ładną warstwę. To bardzo odprężająca czynność. Taka warstwa żywicy wystarczy. Teraz powrzucam do niej cukierki. I zaleję drugą warstwą. Słodycze muszą być całkiem zanurzone. Potem zostawiam do zastygnięcia. Pora usunąć formę. Teraz zamontuję koła na osiach. Też są przezroczyste. Oto oryginalna deskorolka. Można powiedzieć, że jest słodka. Widzieliście kiedyś coś podobnego? Mogłabym ją schrupać. Jest śliczna. Hej, Sunny, spójrz na to. To dla ciebie. Co? Naprawdę? Dla mnie? Serio? Jesteś kochana. To chyba Grace. Cześć, zapraszam. Oto mój dom. Mieszkasz tu? Fuj. Dobra, zignoruję to. Zapomniałabym, mam nową bransoletkę. Dla ciebie też. Kochanie, jeśli to nie złoto, to sobie daruj. Wiesz, muszę dbać o reputację. Tu nie ma nawet diamentów. No cóż, nieważne. Chodźmy do kuchni. Co ty na to? Jaka ciasna. O, masz chęć na lizaka? A, którego ci dać? Proszę. To jest lizak. Tamto jest śmiechu warte. Usiądźmy. Okej. Och. Żaden luksus, ale jest przytulnie. Mój kamerdyner ma lepszy pokój. Zaraz, już wiem. Pobawimy się popitem? Co to ma być? Spójrz na to. Zrobiony na specjalne zamówienie. Po co ja się staram? Mnie też to zastanawia. Tu jest łazienka. Nie wiem, po co to robię. Chwileczkę. Twój naszyjnik nasunął mi myśl. Ha! To chyba się uda. Zaraz wracam. Zrobiłam odlew deski klozetowej. Spokojnie, czystej. Ułożę w nim światełka. Wysypię też złote płatki. Rozprowadzę po całej formie. Teraz zaleję to żywicą. Wszystko musi się zanurzyć. Wypełnię formę aż po brzegi. Nie spieszę się. Nie chcę tego zepsuć. Po stwardnieniu wyjmę z formy. Jest bardzo ładna. Teraz ją zamontuję. Chodź do łazienki. Spodoba ci się? Widzisz coś ciekawego? Nie sądzę. Zaraz, czy to złota deska klozetowa? Wow. Czekaj, to nie wszystko. Ona świeci. Fajna, prawda? Brawo! Cudownie! Ach, skończyłam sprzątać. Cześć, Grace! Patrz, co przyniosłam. Poobserwujemy razem gwiazdy? Chodź, będzie super! Genialny pomysł! Uwielbiam astronomię! Chodźmy! I to biegiem! Kto wie, może zobaczymy kosmitę! Chyba nic nie będzie widać. Najwyżej same chmury. Nie sprawdzałaś prognozy pogody? To denerwujące. Nic mi się nigdy nie udaje. Durne chmury. Wybacz, Grace.
Wróćmy do domu. Poczekaj! Znajdźmy sobie inne zajęcie. Brak mi pomysłów. Czeka nas kolejny nudny wieczór. Zaraz, co to za światełka? Chyba wiem, co zrobić. To wam się spodoba. Potrzebna jest mała kulka modeliny. Dokładnie ją rozwałkuję. Zupełnie jak ciasto. Wezmę foremkę w kształcie gwiazdki. Odcisnę ją w modelinie. Usunę niepotrzebną część. Tak jest znacznie łatwiej. Teraz delikatnie podniosę foremkę. Wezmę słomkę do napoi, wytnę nią małą dziurkę, a potem jeszcze jedną. O to mi chodziło. Przewlokę girlandę przez dziurki. Zrobię więcej takich gwiazdek, aż powstanie cały łańcuch. Co na to powiesz? Wow, świetne! Powieszę je nad kominkiem. Jakie to śliczne. Szybko, wyłącz światło. Czuję się jak pod gołym niebem. I nie widać żadnej chmury. To jest piękne. Fajnie, że to zrobiłaś. Gorąca czekolada wprowadza miły nastrój. Rety, co za pasjonująca książka. Nie mogę się oderwać. A ja idę na zakupy. Przewietrzę swój portfel. Do zobaczenia. Cześć! Jasne. Miłego. O, wiadomość. To od Kevina. Zapowiada się piękny wieczór. Ale się cieszę. Juhu! Wezmę klucz. Zaraz. Na pewno go tu kładłam. O nie, niedobrze. Chwileczkę. Sunny! Uff, co za dzień! Co jest? Czemu tak na mnie łypiesz? Zabrałaś mój klucz. Oddawaj go. Ha, mówisz o tym? Ten jest mój. Aha, tak ci się wydaje? Twój ciągle się gdzieś gubi. Co było w zeszłym tygodniu? To twoje? Poważnie, Sunny? Szukałam tego. Co jest? Ach, tutaj jest. Coś ci to mówi? Nie, udowodnię, że ten jest mój. To znaczy, to było niechcący. Miałam się spotkać z Kevinem. Zawsze to samo. Trzeba coś zrobić. Chyba nawet już wiem, co. Mam foremkę w kształcie serca. Włożę do niej klucz. Potem zaleję czerwoną żywicą. Dodam do niej brokat. Jest ładny. Chyba stwardniała. Wyciągnę klucz z foremki. Wow, pięknie. Udało się. Jest śliczny. Wprowadza romantyczny nastrój. Mua! Czemu wcześniej na to nie wpadłam? Położę go tu. Już wiadomo, który klucz jest mój. Wychodzę na miasto. Zaraz. To nie moje. A gdzie mój klucz? Zaraz. Tu jest. Co za szczęście. Pa! Ha! Wiedziałam, że zadziała. Nikt cię nie zabierze. Te starodawne kolczyki są jedyne w swoim rodzaju. Pasowałyby do pani rysów twarzy. O, Rety, dobrze, bardzo chcę je kupić. Hadzia! Przybyłam zwędzić wszystkie kosztowności. O nie, alarm! Ktoś się włamał do naszego sklepu! Boję się! Uciekam! Chyba droga wolna. Wkraczam do akcji. Okej, posłuchaj, zajmij się gablotką, a ja zgarnę towar. To nic nie da, musimy razem ją otworzyć. Gotowa? Do dzieła! To było zaskakująco łatwe. Udało się! O tak, pora zabrać wszystkie kosztowności. Masz to? Dobrze, ja wezmę to. Świetnie. Hej, nie zapominaj o tamtym. Bierz wszystko, co się zmieści w torbie. Uciekamy. O, Rety, co tu się stało? Obrabowali sklep. Zabrali dosłownie wszystko. Chyba nawet... Tak, zgarnęli nawet towary z ekspozycji. Moje kolczyki też. Zaraz, już wiem. Najpierw ułożę te kawałki modeliny jeden na drugim. Wykorzystam wiele różnych kolorów. Dobrze, teraz rozwałkuję modelinę szklanką. Użyję jej jak wałka do ciasta. W ten sposób połączę części. Świetnie, teraz tym narzędziem pokroję modelinę na kawałki. Wystarczy kilka prostych ruchów. Zrobię kilka pasków. O, co za piękna tęcza. Cudownie. Ale to nie koniec. Wracamy do szklanki. Wiesz, co to oznacza? Tak jest, znów wałkujemy. Teraz foremka do ciasteczek.
Moja jest w kształcie gwiazdki. Potnę nią modelinę. Świetnie, teraz wyciągnę ten kawałek. O, rety tęczowe gwiazdki, czyż nie są urocze? Dodam haczyki i zrobię z nich kolczyki. Teraz można je nosić. Wkładamy. Wspaniale, mają idealną długość. Ups, chyba o czymś zapomnieliśmy. Tani się nie przejmuje. Wow, jakie fajne. Do zobaczyska. Normalnie wymiatam. Nikt mnie nie powstrzyma. W ogóle nie ogarniam. O co tu chodzi? Tak, w końcu przeszłam przez podziemia. Pora uzupełnić paliwo. I to się jej podoba? Nie rozumiem. Hej, co to znaczy? No, niech rzucę okiem. Pokaż. To nic takiego. Wciśnij escape, żeby wyjść. Proszę. O, dzięki. Teraz się ładuje. I szybko się nie skończy. Co za smakowita kanapka. Tyle warstw. No, trzyma ją i nawet jej nie je. Co to ma być? Czemu znów mam to samo? Co ona wtedy wcisnęła? Niedobrze. Znowu muszę ją poprosić o pomoc. Hej, czy mogłabyś mi znów pomóc? Proszę, proszę, znów to samo. Dobra, o co chodzi? Znowu? No weź. Jaja se robisz? Wciśnij escape. Tak, udało się, dziękuję ci. Nie ma za co. W końcu mam czas, żeby zjeść kanapkę. Ale... Matko Bosko, ty tak na serio wciśnij ten przeklęty escape. Słuchaj, musisz to jakoś wbić sobie do głowy. Chwileczkę. Kanapka, klawisz... Mam pomysł. Przepraszam, przepuść mnie, muszę coś zrobić. Wymontuję klawisz escape z klawiatury. A teraz zrobię mini kanapkę z modeliny. Ułożę ją na klawiszu. Jakie urocze listki sałaty. Kolejna warstwa, mięcho. Dodam plaster sera i górną część bułki. Jeszcze chwila. Przykleję ziarna sezamu. Proszę, teraz jest gotowe. Dzieło doskonałe. Spójrz, teraz wystarczy wcisnąć burgera. Niech spróbuję. Wow, jaki śliczny, cudowny. Zaraz, który to był klawisz? Nieważne, to był ten z burgerem. Właśnie. Delikatnie go wcisnę i... O, to działa. Tak, tak, udało się w końcu. Uczczę to kanapką. Matko, jaka ona jest dobra. Istna rewelacja. No dobra, czas zacząć grę. No dobra, jesteście gotowi? Pora na sprawdzian. Rozdam wam kartki. Hej, co to? Mam cię. Proszę bardzo. Bip. Oto twój egzemplarz. Hej, co to? Pyk. Co to znaczy? To moje donaty. Niech sprawdzę. Tak, to na pewno dobra odpowiedź. Od razu wiem, jak rozwiązać drugie. W porządku, głęboki wdech, dam radę. To tylko sprawdzian. Nie dam rady, w ogóle tego nie rozumiem. Fuj, nie wierzę, że zeżarł połowę mojego donata. Cóż, nie może się zmarnować, też to grzech. Skończyłam. Jeszcze się podpiszę. Kolejny zaliczony sprawdzian. Na pewno dostanę szóstkę. Teraz mogę poczytać książkę. O, Rety już skończyła pisać? Jak to możliwe? Zaraz, może to jest odpowiedź? Nie, ale ze mnie głupek. Nie wiem, jak to rozwiązać. O, Rety, donaty, donaty to sens mojego istnienia. Ile polewy? Lepiej wytrę sobie ręce. A może ściągnę od niej? Na pewno zna odpowiedzi. Oj, to nie jest dobry pomysł. Poproszę Grace. Grace, hop, hop. Co? Mam ci pomóc? Dobrze, daj no kartkę. Tak, bardzo ci dziękuję. Proszę, jak każesz. Nieważne, co mi tam. To zrobiło się źle. To też. Nie mam pojęcia, jak ci to wyszło. Złe odpowiedzi z góry na dół. Skara nieboskie. Pst, masz. Skończyłam. Weź swój sprawdzian. Tak, nie obleję sprawdzianu. Muszę się jakoś odwdzięczyć. Niech pomyślę. Mam spinacz, a ona donaty. Już wiem, przyda mi się odrobina modeliny. Najpierw kawałek żółtej. Przyczepię ją do spinacza. Potem zrobię na środku małe wgłębienie. O tak. A teraz dodam brylanciki. Wszystko jest ładniejsze, kiedy się błyszczy. To nie wystarczy. Dodam nieco brokatu. Posypię nim całą figurkę. Super, a teraz zdmuchnę nadmiar. Gotowe. Wygląda wspaniale. O, już sprawdził, szybko. Tak, chore, to idealny wynik. A, kolejna szóstka na koncie. Klasyk. Zjem co do okruszka.
Co to? Ty! Więcej lukru na kartce! Wygrałam życie! No dobra, czas odwdzięczyć się Grace za pomoc. Ore ty, to dla mnie? Bardzo ci dziękuję. Jakie śliczne. Doskonała zakładka do książki. Odklej się od kartki na chwilę. Dla ciebie też coś mam. A? Ore ty, wygląda jak malutki donacik. Dzięki. Wyjątkowo udane. Śliczne. A co wy na to? Tak, tak, w końcu przyszło. Tak się cieszę. Całe wieki na to czekałam. Dobrze, pora otworzyć paczkę. Do dzieła. Nie mogę się doczekać tych cudownych kolorów. Okej, otwieram, lecimy i... O matko, wow, rewelacja! Jest nawet paletka z brokatem. Od razu je wypróbuję. Wow, bałam się, że już nigdy stąd nie wyjdę. Tak, nareszcie, mój ulubiony pędzelek do makijażu. Idealnie. Dobra, na początek łososiowy róż. Fajnie. Maluję się. Koloruję sobie twarz. Bardzo ładny kolorek. Hej, umalujesz mnie? Co? Co to za bzyczenie? Ha, i co ty na to? Skoczę sobie na ten, a teraz na ten. Ha? O-o. Poszła mi stąd. A, no nie wierzę. Dość tego, czas na wróżkową magię. A masz, i to, i to. Dobrze, zobaczmy. Co? Moja twarz! Co się z nią stało? To kara za tamtego brutalnego psztyczka. Nie, odczaruj mnie, proszę, zrobię co zechcesz. Już wiem, ja też chcę makijaż. Cóż, chyba mogłabym... O, mam świetny pomysł. Pora na modelinę. Proszę, zrobiłam miniaturową wersję palety. Teraz wezmę szpachelkę i zeskrobię trochę cienia. Potem delikatnie ułożę w zagłębieniu na paletce. Teraz nieco żółtego. Przykryję to kawałkiem, który posłuży jako pokrywka. Teraz pomaluję, żeby paleta była ciekawsza. Piękny lawendowy kolor. Podoba mi się. Do tego ciemniejszy fiolet. Wygląda zupełnie jak moja. Proszę, jeszcze ostatni detal i gotowe. Tada! Identyczne palety cieni do powiek dla mnie i dla wróżki. To dla ciebie. Weź tę paletę i korzystaj do woli. Tak, wspaniała. Od razu się umaluję. Tak. A co z moją twarzą? Proszę? A, tak. W końcu umowa to umowa. Przygotuj się na magię. Już! O, rety. Lepiej niż przedtem. Bardzo ci dziękuję. Jesteś najlepszą wróżką na świecie. Niech będzie. Piękne kolory. Są cudowne. A? Co to takiego? Konkurs wynalazków? Ekstra, uwielbiam konkursy. Chwileczkę. Już wiem, co zrobię. Dobra, to wygląda jak ciasteczko, ale to za mało. Dodam kawałki czekolady. To będzie wesołe ciasteczko. Matko, co za słodka buźka. Dobrze, to będą jego tycie łapcie. Teraz foremką wytnę ślad ugryzienia. No i proszę, nic go nie bolało. Wciąż się uśmiecha. Chyba jest gotowy. O, cześć, jaki fajny wynalazek. Niemożliwe, ona przyniosła aż dwa. O, to chyba sędzia. Idzie prosto do mnie. O nie, patrzy na mnie. Chyba jej się podoba. Chciałabyś. Co za wredny babsztyl. Doprowadziła ją do łez. Dobra, co ty przyniosłaś? No cóż, małe ciasteczko ze śliczną buźką. Ha? O, zaraz, zaraz, coś pani pokażę. Zademonstruję wynalazek na pani kubku. Proszę bardzo, oto mój ciastek. Przyczepiłam je do herbaty. Można na nim obwiązać sznurek do torebki. Tada, gadżecik do herbaty. O, rety, normalnie nie mogę. Wygrałaś. Gratulacje, wygrywasz trofeum za najlepszy wynalazek. Tak. Uwaga, dzieci, proszę rozwiązać równanie. Jest trudne. Szkoda, że się nie uczyłam. Nic nie rozumiem. Nie, to niemożliwe. Hej, daj mi spokój. O nie, długopis. Hej, Miki, masz zapasowy? Bo ja swój pogryzłam. Poczekaj. Proszę bardzo. Dobra, do dzieła. I tak wiem, że to obleję. O, chyba żartujesz. Co to było? Mój długopis, ty potworze! Ciii. Jak leci? Pożyczysz długopis? Dla ciebie wszystko, Ashley. Dwa z rzędu? Jak to możliwe? O, nie do wiary. Chyba jestem za silna. Niedługo kończymy. Muszę się spieszyć. Te się nie nadają. Kto mi pomoże? Nawet o tym nie myśl. Co? Czemu na mnie patrzysz?
znajdź sobie frajera. Cóż, to nie ich wina. Przepraszam, ma pani długopis? Jasne, Ashley, proszę bardzo. Nie, stop! Proszę go ukryć! Czy ja czegoś nie wiem? Wiesz co, moje długopisy gdzieś się zapodziały. Ale przed chwilą go pani trzymała. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Trudno. Trzeba sobie radzić. Ach, to bez sensu. O, nie mogę na to patrzeć. Wiem, co zrobię. Wyciągnę wkład z tuszem. Stworzę niezniszczalny długopis. To odpowiednia foremka. Włożę do niej wkład. Teraz go ozdobię. Powkładam płatki do formy. Będzie bardzo ładny. Mam też słoiczek brokatu. Dodam go do żywicy epoksydowej, a potem wymieszam. Musi się dobrze połączyć. Chyba wystarczy. A teraz wleję żywicę do foremki. Zaleję nią kwiatki. Wypełnię całą foremkę. Poczekam, aż zastygnie. Teraz można go wyjąć. Ale fajnie wyskakuje. Wow, jaki fajny. Dam go Ashley. O, to dla mnie? Muszę go wypróbować. Zobacz, jak pisze. O, rety, Ashley, to żart? Nie rozpadł się. Świetny długopis. Sprawdzę jeszcze raz. Tak, Ashley odporny. Co za emocje, brawo! Dziękuję, dostaliście szóstki. Nadszedł ten dzień. Rozpuszczę włosy i pójdę tańczyć. Tylko w co się ubrać? Niech no sprawdzę, to jest ładne. Świetny wybór. Pójdę się przebrać. Wow, idealnie. Ale czegoś tu brakuje. Chcę się wyróżniać. Już wiem, czego mi trzeba. O to chodziło. Co za emocje. O, pięknie. To doda blasku mojej stylizacji. Zobaczę, jak wyglądam. O, fenomenalnie. Jestem gotowa. Zaraz. Diadem Ashley jest okropny. Niby było mi jej szkoda, ale też chciało mi się śmiać. Jednak go nie chcę. Kogo chcę oszukać? Nie nadaje się. Zwinę się na kanapie i pogrążę w żalu. Już nigdy stąd nie wyjdę. Co? Co się dzieje? O, udało się wylądować. Oj, co się stało, Ashley? Halo? Nic dobrego mnie nie spotyka. Co? Co to ma znaczyć? Kim jesteś? Jak tu weszłaś? Jestem dobrą wróżką. Czemu ci smutno? Nie widać. Chciałam ładnie wyglądać. To wszystko? Wyślę cię na bal, znaczy imprezę. Czuję się nieswojo, pomóż mi. Wybacz, to nowa różdżka. Uczę się. Więcej tego nie rób. Co teraz? Już, już, poczekaj. A może jakoś... Zaraz. Ta różdżka jest dziwna. Ale może być. Upiększę nieco ten diadem. Zamaluję go pisakiem 3D. I obrysuję klejnoty. Stworzę ramę. Uwielbiam ten kolor. Teraz zmienię wkład. I zamaluję klejnoty. Zakryję całą powierzchnię. Jeszcze te maleńkie. Czas to odczepić. Oto twój nowy diadem. Wiem, jest świetny. Proszę. O kurczę, chyba się rozpłaczę. Pasuje mi jak ulał. Co? Co się dzieje? To ci się spodoba. Wow, nie do wiary. Okulary nie pasują. Wow, cudownie. Jestem piękna. Dzięki. Co? Gdzie ona jest? Nie zdążyłam jej podziękować. Dzięki. Idę na imprezę. La 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 la. Witajcie w mojej kuchni. Świetna z ciebie mała syrenka. Co to za zapach? Mama piecze babeczki. O, apetyczne. Łapy precz. Mamy kłopoty techniczne. Daj jedną, mamo. Nigdy. Ach, co za podłość. Myśli, że jest sprytna. Wykończę twój ogon. Na czym to ja skończyłam? Na kremie. Co takiego, pani pies? Proszę powtórzyć. Brzmi świetnie. Teraz zrobię pyszne danie z pomidora. Zaraz, nie rób tego, Ashley. Hej, co słychać? To mój pies. Lubi spacery po plaży. Ashley,
Cześć, mamo. Uciekaj stąd. Przepraszam, chcę zdobyć widzów. Babeczki postawię tutaj. W końcu mamy szansę. To będzie zbrodnia doskonała. Mama się nie dowie. O, rety. Jestem gwiazdą internetu. Ugotujmy coś. Wezmę tę miskę. Gdzie ona jest? Musi gdzieś tu być. Mogłam się domyślić. Ach, jakie dobre. Widzicie, co tu się dzieje? Hej, oddaj to. Idziesz ze mną. Daj mi miskę. Nie wiem, o co ci chodzi. Masz krem na nosie. O, skąd się tu wziął? To naprawdę metafizyczna tajemnica. Koniec, kariera zniszczona. Może to naprawię. Daj mi chwilę. Przepraszam państwa. Chciałam prowadzić program, ale mi nie wychodzi. Mamo, rzuć okiem. Przyjemne uczucie? O, świetnie. Poczekaj. Pokaż mi to. Ashley, co zrobiłaś? To ubijaczka. Chciałam tylko pomóc. Niech pomyślę. A, już wiem. Co mam z tym zrobić? Zaraz. No tak. To wam się spodoba. Wezmę wkład do pisaka. Potnę na części. A potem je uformuję. Teraz wezmę pisak 3D. Połączę nim te elementy. A potem dorobię trzonek. Będzie za to trzymać. Oto nowa ubijaczka. Czyż nie jest świetna? Będzie dostępna w moim sklepie. Masz sklep? Nieważne. Oto miska, a to moja asystentka. Działa jak należy. Jak się to wyłącza? Ach, co za dzień. Muszę odpocząć. Nacharowałam się. O tak, to przyjemne. Właśnie o to chodziło. O, ładnie wyszło. Nie strasz mnie tak. Hej, zrób mi zdjęcie. No dobrze. Tak, zrobię różne pozy. Tak, świetnie ci idzie. Jestem w swoim żywiole. Ups! Nie! O, mały włos. Zaraz. Naszyjnik? Telefon? Wiem! Ta sztuczka uchroni wasz telefon przed wodą. Najpierw weźcie sznurek. A potem ozdobny koralik. I nawleczcie go na sznurek. Teraz koralik w innym kolorze. Nawlekajcie, aż zapełnicie sznurek. Potem zawiążcie supeł i podziwiajcie nową bransoletkę. Ale nie odcinajcie nadmiaru. Zawiążcie na niej jeszcze jeden supeł, tak żeby stworzyć pętlę. Odłóżcie bransoletkę na bok. Teraz weźcie swoje etui na telefon. Przewleczcie sznurek przez boczny otwór. Przełóżcie bransoletkę przez pętlę. Sprawdźcie, czy się trzyma. Teraz włóżcie telefon do etui. Urocze, modne i praktyczne. Sprytne, co? Założę na nadgarstek, żeby telefon mi nie spadł. O! Zrobisz mi teraz zdjęcie? O tak, to jest to. Świetne zdjęcie. Cement to nie tylko zaprawa budowlana. Można z niego stworzyć całkiem ładne rzeczy. A dziś pokażemy wam dokładnie, jak to zrobić. Ach, śniadanie! Najważniejszy posiłek dnia! Ach, no dalej! Co jest z tym nie tak? Ha? Gdzie ona ucieka? Ach! Och! No i nici z omletu! O nie! Tylko nie to! Uratuję cię! Nie! Nie pozwolę! Mam cię! Uff! Było blisko! Hej! Wpadłam na świetny pomysł! Wyciągnijcie pestkę z awokado. Następnie wyskrobcie cały miąższ i zalejcie skórkę cementem. Do samego końca. Włóżcie pestkę z powrotem do środka. A gdy cement zaschnie, znów wyciągnijcie. Teraz pora wybrać ulubiony kolor. Ja postawiłam na zielony. I miseczka na jajko gotowa. Już żadne nie będzie mi uciekać.
Nawet o tym nie myśl, bo mam cię na oku. Nie ma to jak dobry makijaż. Czysto? Idealnie! Ile tu kosmetyków? Od czego by tu zacząć? Jaki wybór! Och! Tak! Wow! Mój ukochany owoc! Ewa się nawet nie zorientuje! Ach, prześliczny! O-o! Co za pech! Muszę szybko coś wymyślić! Nie, to też nie! Aha! Och! A niech to... Hej, a to co? Bingo! Zaczniemy od środka i będziemy dokładać kolejne warstwy. I jeszcze! To nie koniec! Dopiero przy dużym kształcie możemy przejść do kolejnego kroku. Użyjemy foremki do ciasteczek, takiej jak ta. Potrzebujemy jedynie tego serduszka. Resztę możemy zachować na następny raz. Teraz musimy przyczepić metalowe oczko. Tadam! Idealnie! Pomóc ci w czymś? Ach! Och, po co tu ona? Ach, tylko sobie oglądałam. Pójdę już. Ale ona jest dziwna. Hej, czyżbym dostała od niej nowy naszyjnik? Pasuje doskonale. Śliczny. Ha, jestem mistrzem tej gry. Hej, Justin. He? Mam tu coś dla ciebie? Och, dla mnie? Otwórz. He? Szukaj dalej. Mam. O, to nasze zdjęcie, Madison! Mhm. A z jakiej to okazji? Zaraz, który dzisiaj mamy? Nasza rocznica! Minutka, okej? He, dobra, czekam. Jak mogłem zapomnieć o naszej rocznicy? Ha, musi coś tutaj być! Och! Aha! Nie, dalej, myśl! To musi być coś naprawdę dużego! Ach, skąd tu czekolada? Kto zgasił światło? Och, może coś z tą tacką na kostki lodu? No nie wiem. A, już mam! Najpierw napełnię plastikowy worek suchym cementem, a następnie wleję tam trochę wody. Trzeba szczelnie zamknąć. Rozprowadzimy to palcami. I proszę, gotowe. A teraz tacka. Ciach, ciach. I wyciskamy do środka. Trzeba je całe wypełnić po brzegi. Spokojnie, dacie sobie radę. Prawie gotowe. I ostatni. Teraz niech się ułożą. Pora na kolorowe spinacze. Wkładamy je oczywiście do środka, tak gdzieś do połowy. Możecie użyć różnych kolorów. I gotowe. Sami zobaczcie. O, wróciłeś. To dla ciebie, kochana. Wow. A co to w sumie jest? Jakaś pieczątka czy coś? To na nasze fotki, widzisz? Nie potrzeba ramek do zdjęć. Dziękuję. To nie koniec. Ślicznie razem wyglądamy, co? Możesz je zabrać ze sobą wszędzie i zawsze móc patrzeć mi w oczy. No dobra, udało się. Ach. Aha. Ach. A to? Ach, serio? Jak niby mam to obejrzeć? Ach! Och, co za beznadzieja! Nie przeszkadzaj sobie. A tobie co, Justin? Hej! Co jest? Chcę coś obejrzeć na telefonie. A to pech. Ta! Hej, mam pomysł! He? Zobaczysz.
Widzicie ten wazon? Nałóżcie gumową rękawiczkę na górę. I napełnijcie ją cementem. O tak! Teraz ostrożnie ją zdejmijcie. I ułóżcie w pozycji siedzącej. Dopasujcie też swój telefon. A teraz wystarczy zaczekać. Chyba już wyschło, ale rękawiczka nie będzie nam już potrzebna. Nasza pomocna dłoń już gotowa. Całkiem fajne, co? Wystarczy postawić na niej telefon i oglądać ulubione filmiki. Genialne rozwiązanie. Proszę skupić się na zadaniu. Super! O! Ta kanapka ze smalcem chyba mi zaszkodziła. Zostawię was na chwilę samych, w porządku? No nie wiem. Cii! Rany! Hej! Myślisz o tym, co ja? Do widzenia ze sprawdzianami! Juhu! Dajmy czadu! Ua! Hej! Ua! Nikt mnie nie pokona! Czyżby? Wow! Uważaj! To nie wygląda dobrze! Uch! To nie ja! Hej! Nie chcę kolejnej uwagi! Ja tu cały czas lepiłem! Co? Ach! Widzicie tę modelinę? Zróbcie w niej trochę dziurek. Możecie użyć ołówka. A teraz wytnijcie nicią nadmiar materiałów w każdym z otworów. I gotowe! Tak oto zrobiliśmy świetny pojemnik na ołówki. Jeszcze nie wrócił? Może nawet nie zauważy. Uff, to była grubsza sprawa. Wracamy do pracy. Ha? O nie! Ha? Całkiem sprytne. Dobra robota, chłopaki. Hej, podoba mu się. Nie ma to jak niedzielne popołudnie. Aha! Tak, skarbie? Narysowałem cię. Cóż za podobieństwo? Ładne? Powiesimy je na lodówce. Ha? Co jest z tym magnesem? Och! O! Serio? Ojej, nie mogę zawiesić twojego rysunku. A co tam robisz? Czy to modelina? Mam pewien pomysł. Użyję kapsla od butelki i malutkiego magnesu. Następnie to odwrócę i dam modelinę do środka. Wypełniamy wokół, aż do samego końca. Teraz możemy przyozdobić całość koralikami, by wyglądały jak babeczki. Jakie słodkie! Patrzcie na ten! Teraz mogę powiesić, co tylko zechcę, a zwłaszcza dzieła mojego synka. Brawo! Chodźmy coś przekąsić. Otwieramy komunikator. Cześć! Hej, Lini! Co słychać? Niewiele! Poczekaj sekundkę. To Matt! Ależ on przystojny! Chwilka. Ciekawe, czy jest gdzieś więcej jego zdjęć. Poszukajmy. No i jak? O, interesujące. Kto to? Matt ma dziewczynę? No jasne, że tak. I tak nie jestem w jego typie. Nigdy nie zauważy takiej myszki jak ja. Może spróbuję zmienić swój wizerunek. Wow, ciekawe. Gadżet do powiększania ust? A, kupię sobie, bo czemu nie? Przesyłka już w drodze? Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Nie ma co czekać, wypróbuję od razu. Większy niż się spodziewałam. Mm-hmm.
tam? Przepraszam! Drobna awaria! Widzisz tego chłopaka? Po prostu powiedz mu, co do niego czujesz! Naprawdę? To takie proste? Okej, spróbuję! Pa! Do zobaczenia! Powiedzieć, co do niego czuję! Okej. Lubię cię! Lubię cię! Lubię cię! Lubię cię, lubię cię, lubię cię! Dobiłam do setki? Ups! Rozwaliłam sobie klawiaturę! Jak mam teraz pisać na komputerze? Nie wiem, od czego zacząć. Chyba da się pisać przy pomocy myszy. No dalej. Jeszcze tylko kilka liter. O, jakiś tutorial. Nudzi ci się stara klawiatura? Dodaj jej trochę charakteru. Błyszczące kolorowe gwiazdki? Zalej żywicą. Najlepiej przy pomocy zakraplacza, tak żeby były całkiem zanurzone. Prawie gotowe. Potem nakładasz przykrywkę i czekasz, aż żywica zaschnie. Teraz po prostu wkładasz na miejsce nowe klawisze. I już! Wow! Klawiatura równie wyjątkowa, co ja! Teraz mogę wrócić do pisania. Lubię cię! Coś odpisuje? O rany! Nie mogę patrzeć! Co on tam pisze, epopeje? No wysyłaj wreszcie! Nie zniosę tego napięcia! Tak! On też mnie lubi! Nie mogę w to uwierzyć! Wow! Baw się dobrze, kochanie! Tak, już ci o tym wspominałam! Na pewno! Super! Nie mogę w to uwierzyć! Cześć, rybki! Dokąd płyniecie? Lili? Chwileczkę, jak się bawisz, słonko? Chcesz zdjęcie z rybkami? Jakie to słodkie! Ach, sekundka! Słucham? Ciekawe, ile tu jest litrów wody? Ło! Czy to żarłacz biały? Bu! Strachliwy jak na rekina? No przecież. Powiedz mi wszystko. Mamo! Mamusiu! Co takiego? Chcę zobaczyć te ryby. Teraz! Nie możesz tam wejść. W ramach zadośćuczynienia. Tadam! Twoja własna rybka. Wow! Pływaj szybciej! I co? I co? Może to jednak niezbyt dobry pomysł? Proszę, obiecuję, że będę grzeczna! Nie zawsze dostaniesz to, co chcesz. Przykro mi. Och, przestań płakać. No już, uspokój się. Nie martw się, wymyślę coś w zamian. To powinno się spodobać mojej marudliwej córeczce. Biorę przezroczystą taśmę. Odcinam krótki kawałek. Teraz ostrożnie. Na drugim kawałku taśmy kładę malutką plastikową rybkę. Zaginam i przyklejam taśmę od góry, a potem odrywam zewnętrzny kawałek taśmy. Następnie wbijam pod taśmę strzykawkę i wstrzykuję do środka żywicę. Tylko powolutku. Widzicie, jak pęcznieje? Naprawdę fajne! Zupełnie jakby pływała w wodzie. Nieźle! I wygląda inaczej pod różnymi kątami. Właśnie o to chodziło. Urocze bańki z rybkami. Dzięki, mamo! Superowe! Dzisiaj piszecie klasówkę. Jestem gotowa. Uczyłam się wczoraj cały dzień. Mam przy sobie wszystko, czego mogę potrzebować. Najważniejsza rzecz? Ołówek. Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam. Ołówek zapasowy. Plus ołówek awaryjny. Gdyby zapasowy zawiódł. Nie mam jednego zastruganego ołówka? Hej! Pst! Co jest? Masz pożyczyć ołówek? Jasne! Dzięki! Bądź co bądź, mam zapasowe. Serio? Tylko ja zabrałam więcej ołówków?
Och, irytujące. Masz, masz. Zaraz, potrzebuję jednego dla siebie. Och, skończyliście już? Hej, zetrzesz mi całą gumkę. Nie zdążę na czas. Och, no nie. Niech mi ktoś odda ołówek. Wreszcie, muszę się pospieszyć. Myśl, myśl. Wydaje mi się, że to będzie odpowiedź B. Ups. Co się stało z gumką? No wiecie co? Wytarli mi wszystkie gumki. I co teraz? Normalnie jakiś koszmar. Fuj! Co ty robisz ze swoimi butami? Nie pojmuję. Ha, już wiem! Po prostu zrobię własną gumkę. Wypełnię silikonową miseczkę gorącym klejem. Włożę do środka ołówek. Tylko szybko, zanim klej zaschnie. Teraz obtoczę w żółtym brokacie, tak żeby dokładnie zakrył całą powierzchnię. To powinno zadziałać. Hurra! Ręcznie robiona gumka! Działa jak każda inna. Nieźle. Tu będzie A. Fantastycznie. Zobacz, Lili. A, no tak, już ci zwracam pistolet na klej. Dzięki. Uhu! Idealna muzyka do tańczenia. Zaraz będzie mój ulubiony kawałek. Patrzcie, co potrafię. Uhu! Ten klub jest super. Która godzina? Uhu! Głośniej. Możemy już iść? Po następnej piosence. Yeah! Mhm. Och, jak dobrze się bawię. Strasznie tu gorąco. Wyjdźmy stąd, proszę. Chcę wracać do domu. No weź, chodźmy już. Jeszcze 5 minut. Czuję klimat. Yeah! Jeszcze tylko jedna piosenka. Hej, obudź się. Nie możesz spać na lekcji. Co? Gdzie ja jestem? O! Potrzebuję tylko trochę cukru. Jestem w pełni skupiona. Nauczyciel na ciebie patrzy. Obudź się. No już. Muszę jej jakoś zasłonić oczy. Już wiem. Okulary. Te plasterki mają taki sam kształt jak soczewki. Z pomocą gorącego kleju mogę z nich zrobić prawdziwe okulary. Zużyję na to całkiem sporo kleju, bo oprawki muszą być wystarczająco grube. Już niewiele brakuje. Teraz wypełnię oprawki żywicą. W ten sposób pomarańcza pozostanie na samym środku. Żywica rozleje się równomiernie i ładnie wypełni cały okrąg. Zgadniecie, co teraz robię? Jeśli nie, za chwilę wszystko stanie się jasne. Czas złożyć wszystko w całość. Zdejmę krawędź z kleju, pozostawiając samą soczewkę. Dwie soczewki połączę za pomocą tego elementu. W końcu zaczyna to wyglądać jak okulary, prawda? Tutaj znów przyda się pistolet na klej. W ten sposób przykleję mostek i oba załóżniki. Fajnie się prezentują. Czas je przymierzyć. Później mi za to podziękujesz. Śpi sobie słodko. Obie słuchamy z najwyższą uwagą. Zwyczajna lalka Barbie? Nie na długo. Przyda się jej mały makeover. Po nałożeniu żelu umieszczę lalkę pod lampą UV. Doskonale. Czas na brokatowy lakier do paznokci. Prześliczne. Znacznie lepsze niż byle jaki nudny róż. Widzisz? Pulchne, błyszczące usta. Mua! Chcesz mieć z nią zdjęcie? Powiedz Teusa.